Szanowni Państwo, prawo autorskie kojarzy się często w pierwszej kolejności z kulturą, ze sztuką. Ale prawo autorskie kształtuje także inne obszary życia społecznego. Jednym z takich obszarów kształtowanych przez prawo autorskie jest nauka. Komunikacja naukowa, metody wymiany wiedzy. Charakterystyczne dla naukowców jest to, że często piszą swoje prace, artykuły naukowe, książki naukowe, recenzują prace kolegów, redagują je i przekazują swoje prawa autorskie majątkowe za darmo wydawcom. Za darmo albo za opłaty symboliczne, nieadekwatne do włożonej pracy. Dlaczego to robią? Robią to, ponieważ publikacje naukowe wspierają ich kariery akademickie. Naukowcy mają taką specyficzną walutę. Nie są to dolary, nie są to euro, ani złotówki, są to cytowania. W nauce bardzo skrupulatnie liczymy, i to zwłaszcza w naukach ścisłych, przyrodniczych, liczymy cytowania. Na podstawie cytowań obliczamy wskaźniki, indeks Hirsch'a, impact factor, współczynnik wpływu. Patrzymy, w jak dobrych czasopismach są te rzeczy opublikowane. To ma wpływ przy ocenie jednostki naukowej, to ma wpływ przy ocenie pracownika naukowego. To ma wreszcie wpływ przy ocenie wniosków grantowych w momencie, kiedy naukowiec stara się o pieniądze na dalsze badania. Jak to ta potrzeba cytowań, która jest tutaj walutą, ma się do praw autorskich? Otóż fundamentalną rzeczą jest zachowanie praw osobistych autorskich. I poprawne cytowanie jest uhonorowaniem tej więzi twórcy z utworem, jest uhonorowaniem praw osobistych naukowca. W przypadku praw majątkowych sytuacja się trochę komplikuje, ponieważ zdarza się, że prawa majątkowe mogą powstrzymywać, mogą ograniczać skuteczność publikacji, a więc prawa majątkowe, które służą do kontroli nad dystrybucją treści, mogą sprawić, że mniej naukowców innych ten tekst przeczyta i zacytuje, przez co efekt pracy będzie mniejszy. I tutaj osoby, które nie śledzą uważnie przemian komunikacji naukowej, mogłyby postawić zarzut, że to jest takie teoretyzowanie. Ale w rzeczywistości naukowcy już teraz, od lat, wykorzystują swoje prawa majątkowe do tego, aby jak najszerzej swoje prace upublicznić, udostępnić innym kolegom. Rozwijają się serwisy społecznościowe dla naukowców, takie Facebooki dla naukowców, najbardziej znane to jest Akademia EDU, ResearchGate Mendeley, i one służą nie tylko udostępnieniu pracy, ale służą także zbudowania dyskusji, przeprowadzenia dyskusji wokół tych prac. Naukowcy, to są właśnie kolejne przykłady, korzystają także z repozytoriów. Otwarte repozytoria naukowe to są takie serwisy internetowe, w których naukowcy sami mogą zdeponować swoje publikacje, które zazwyczaj zostały już wcześniej zrecenzowane i opublikowane. Takim sztandarowym, najbardziej znanym repozytorium jest Archive, które dla fizyków i matematyków od początku lat 90. jest jednym z podstawowych narzędzi wymiany wiedzy i dyskusji, komunikacji naukowej. Ale i w Polsce mamy repozytoria. Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza od lat działa AMUR, czyli repozytorium instytucjonalne tej uczelni. Od niedawna funkcjonuje otwarte repozytorium nauk historycznych Lektorium, które jest dedykowane dla naukowców z obszaru nauk historycznych i pokrewnych. Lecz nie sami tylko naukowcy udostępniają swoje publikacje. Publikacje naukowe są udostępniane także przez wydawców. Wydawcy widzą i dostrzegają korzyści z tego, aby treści naukowe były dostępne w sposób otwarty. Director of Open Access Journals to katalog czasopism otwartych, naukowych z całego świata. W tej chwili zebranych w nim są informacje o ponad 10 tysiącach tytułów, ale to tylko część. Są takie, które się w tym katalogu nie znajdują.
W Polsce działa m.in. Biblioteka Nauki, jest to baza czasopism, w której udostępniamy prawie 500 polskich czasopism właśnie w sposób otwarty. Ale to udostępnianie otwarte dotyczy nie tylko czasopism, ale także książek. Jest tutaj jako przykład serwis Otwórz Książkę, w którym autorzy i wydawcy zgadzają się udostępniać bezpłatnie książki, które są objęte, książki naukowe, które są objęte ochroną prawną autorską. Więc dzisiaj jesteśmy już po dyskusjach zarówno na poziomie europejskim, zarówno w Polsce, zarówno na poziomie poszczególnych uczelni, dyskusji na temat tego, czy treści naukowe powinny być dostępne w sposób otwarty, a więc bezpłatnie. I dzisiaj wiemy już, że jesteśmy w takim punkcie, że raczej nie mamy już wątpliwości, że tak, treści naukowe, zwłaszcza te finansowane z pieniędzy publicznych, ale nie tylko, powinny być dostępne w sposób otwarty. Więc pytanie jest teraz tak, jak to zrobić? I dyskusje, jakie teraz się toczą, dotyczą tego, w jaki sposób najlepiej, najskuteczniej udostępniać treści naukowe, tak aby osiągać cele, które stawiamy sobie przed publikowaniem. I tutaj te dyskusje dotyczą tego, z jakich korzystać narzędzi, czy z repozytoriów, czy z baz czasopism, w jakim stopniu, na jakich zasadach, ale dotyczą także kwestii właśnie praw autorskich, a więc tego, jakie uprawnienia przyznać użytkownikom. A więc czy otwarty dostęp powinien być w wersji gratis, a więc ograniczający się do przepisów o dozwolonym użytku, albo niewiele ten dozwolony użytek przekraczające, czy też otwarty dostęp powinien być w wersji libre, w którym uprawnienia użytkowników byłyby o wiele szersze. I tutaj właśnie ten otwarty dostęp w wersji libre to jest pytanie o to, jakie stosować licencje, zwłaszcza licencje Creative Commons. I coraz więcej też i wydawców, i samych naukowców udostępnia swoje publikacje na wolnych licencjach. I to jest korzystne zarówno dla autorów, którzy chcą, żeby ich publikacje były jak najszerzej dostępne i trafiały do jak najszerszego grona innych naukowców, ale to też jest ważne z punktu widzenia tych użytkowników, którzy, co tutaj ten wątek się już pojawił na dzisiejszej konferencji, wykorzystują udostępnione już teksty do badań text and data mining i tutaj kwestie licencji, uprawnień to jest kwestia newralgiczna. I tutaj to jest ta dyskusja, dzisiaj się toczy właśnie na pytanie, jak zapewnić otwarty dostęp w sposób najlepszy. Czy prawo autorskie zatem i kiedy prawo autorskie sprzyja naukowcom, kiedy naukowców krępuje? Są tacy naukowcy, którzy nie znają prawa autorskiego, obawiają się go i chcą trzymać się od niego jak najbardziej z daleka. A są też tacy naukowcy, którzy potrafią i precyzyjnie definiują cele, jakie przyświecają ich aktywności publikacyjnej, i potrafią do tych celów dostosować odpowiednie narzędzia, także narzędzia prawne. Na przykład odpowiednie licencje, Creative Commons zazwyczaj wtedy. I prawo autorskie sprzyja tym naukowcom, którzy znają prawo autorskie w stopniu wystarczającym, aby wykorzystywać je i dostarczone istniejące już dzisiaj narzędzia prawne do osiągania własnych celów. I nie trzeba czekać, i naukowcy nie muszą czekać na zmianę prawa. Pewnie prawo autorskie wymaga pewnych poprawek, zwłaszcza z perspektywy systemu nauki jako całości, ale z perspektywy pojedynczego naukowca, który jest zainteresowany uzyskiwaniem jak najwyższych cytowań, jak największej liczby cytowań, prawo autorskie dostarcza narzędzi pozwalających zarządzać swoimi prawami i pozwalającymi osiągać te cele, które naukowcy sobie stawiają. Tak więc z punktu widzenia pojedynczego naukowca nie trzeba czekać na zmianę prawa. Prawo jest wystarczająco dobre, by korzystać z tych narzędzi, które są już w tej chwili. Dziękuję.